Boga, cud Boży wy, nad podziwę, jej wielmożność ulega. Panna czysta, Matka Chrysta, przechwalebna, przebłoga. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Ta Najświętsza Eucharystia sprawowana jest w następujących intencjach. Ksiądz Rafał z parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej modli się w intencjach złożonych przez pielgrzymów. Także ksiądz Paweł z parafii Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy modli się w intencjach podanych przez pielgrzymów. Ja sprawuję tę Eucharystię, prosząc o Boże błogosławieństwo dla Róży i Olgierda. Dziękujemy Bogu za łaskę nowego dnia, za to, że tutaj w tym świętym miejscu możemy rozpocząć dzień od Eucharystii. Dlatego na początku przeprośmy dobrego Boga za wszystkie nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Panie Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Spraw niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Podstawili więc ludzi, którzy zeznali. Słyszeliśmy, jak on mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych w piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali. Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko prawu, bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał. A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i widzieli twarz jego podobną do oblicza anioła. Oto Słowo Boże. Błogosławieni, których droga prosta.
błogosławieni, których droga prosta. Choć zasiadają możni, przeciw mnie spiskują. Twój sługa rozmyśla o Twych ustawach, bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą. Moimi doradcami Twoje ustawy. Błogosławieni, których droga prosta. Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał. Poucz mnie o Twoich ustawach. Pozwól mi zrozumieć drogę Twych postanowień, abym rozważał Twoje cuda. Błogosławieni, których droga prosta. Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, obdarz mnie łaską Twego prawa. Wybrałem drogę prawdy, postawiłem przed sobą Twe wyroki. Błogosławieni, których droga prosta. Alleluja, alleluja, alleluja. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Nazajutrz po rozmnożeniu chlebów lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliżu tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy Go zaś odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczę się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając, rzekł do nich: na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Pojawia się to pytanie, które nieraz zadawano z pewnością Jezusowi. Co powinniśmy czynić? Co powinniśmy czynić? Myślę, że to jest pytanie, które także my zadajemy albo powinniśmy zadawać Panu Bogu. Co powinienem czynić w moim życiu? Jak mam żyć? Jezus dzisiaj jako odpowiedź wskazuje na wiarę.
że ona jest tą odpowiedzią, która mówi, jak mamy żyć. Mamy żyć wiarą, mamy uwierzyć w tego, którego posłał Ojciec, czyli w Chrystusa. Jednocześnie, może niezbyt wyraźnie, ale jednak wybrzmiewa dzisiaj w tym czytaniu pewna skarga Pana Boga, skarga Pana Jezusa. Jakby Jezus mówi o tym, z jakiego powodu boli go serce. Czemu? Szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, nie dlatego, że uznaliście mnie, że jestem Bogiem, że jestem posłanym przez Ojca, dlatego, żeście się najedli, żeście jedli chleb w obfitości. W życiu robimy bardzo wiele, by nie być głodnymi. Oczywiście nie tylko w sensie fizycznym, że zaspokajamy głód, czasami szukając czegoś szczególnego, czegoś wyrafinowanego, ale także w różnych innych sferach naszego życia. Nie lubimy być głodni w sferze emocji, w sferze poznawania, zdobywania, gromadzenia, w sferze jakoś zapobiegania czy odpowiadania na potrzeby naszego ciała. Robimy wiele, by nie być głodnymi. Chcemy mieć króla, tak jak chcieli mieć ci, którzy otaczali Jezusa. Ale pytanie jest zasadnicze, czy chcemy króla, aby królował nad nami, nad moimi myślami, nad moimi decyzjami, nad relacjami, jakie tworzę, nad całym moim życiem? Czy chcemy króla, który będzie nam dawał, który będzie rozdawał, który będzie nasycał, który będzie tylko po to, by w zasadzie zaspokoić nasze potrzeby? On jest lekarzem, więc niech nas leczy. On jest Zbawicielem, mówimy, więc niech nas ratuje. On jest Królem. Czy łatwiej nam powiedzieć, niech panuje nad nami, niech nami zarządza, czy raczej niech da tego, czego potrzebujemy? Szukaliście mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale żeście jedli chleb do sytości, mówi Jezus. Jest taka pokusa, której świadomie albo nieświadomie często ulegamy. To jest pokusa, by nauczyć Boga bycia Bogiem. Bardzo chętnie byśmy wskazali Panu Bogu, co trzeba by zrobić. Gdyby to zrobił, tamto zrobił, tych zmienił, tamtych zmienił, w świecie trochę poukładał, tych, o których myślimy, uzdrowił, innych poprawił, byłoby dużo lepiej. Nauczyć Boga być Bogiem, bo jeszcze nie umie. Może też tak być, że kiedy przyjechaliśmy tutaj, to z całym sercem, z całą głową pewnych myśli, pragnień, próśb, które przynosimy, które składamy tutaj u stóp Matki Bożej. I bardziej może też my koncentrujemy się na tym, co Maryja ma zrobić, co powinna zrobić, skoro ją prosimy. A może pytanie trzeba było odwrócić, że jesteśmy tu po to, by usłyszeć, co ja mam zrobić, co w moim życiu ma się dokonać. Przyjechaliśmy nie poinformować ją o naszych potrzebach, nie złożyć listę próśb i zapotrzebowań, ale dowiedzieć się tego, co możemy zrobić, by odpowiedzieć na jej wezwanie. Kiedy objawiała się ponad 100 lat temu tutaj, w tym miejscu, pastuszkom, oni też mieli dużo pytań do Maryi, mieli prośby, które różni ludzie do nich kierowali. Oni te prośby przekazywali Matce Najświętszej. To jest zrozumiałe, że my też tak przychodzimy. Ale Maryja zwracała ich uwagę na to, co ona pragnęła im przekazać, czego ich nauczyć, do czego ich poprowadzić. Otwórzmy więc my także nasze serca, by ta skarga, która dzisiaj wyszła z ust Pana Jezusa, że przyszliśmy tylko się najeść, żeby nie zasmucała Jego serca. Byśmy otworzyli nasze serca na Jego Słowo, byśmy otworzyli serca na Słowo, które do nas kieruje Maryja. Nie pouczali Boga, jak ma być Bogiem, nie wskazywali Maryi, jakie są najlepsze rozwiązania, ale ufnie
przyjęli to, co ona chce nam powiedzieć, z czym chce nas rozesłać do naszej codzienności, do naszych domów, do naszego życia. Co mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Co mamy czynić, aby pełnić wolę Bożą? Niech to pytanie nam towarzyszy. Amen. Wzywając wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, przedstawmy Jezusowi nasze prośby. Aby Kościół Święty czerpał swą nadzieję z rozważania tajemnic życia Jezusa i Maryi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby papież Franciszek prowadził wiernych do zjednoczenia z Jezusem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby ludziom starającym się o zachowanie w świecie pokoju zawsze zależało im na prawdziwym dobru człowieka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby ludzie chorzy, biedni i bezdomni z ufnością oddawali Panu swe trudy i cierpienia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby zmarli mogli uczestniczyć w chwale Bożej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy pragnęli w swym życiu naśladować Jezusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się również we wszystkich intencjach, w których sprawowana jest msza święta. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, Ty dałeś nam modlitwę różańcową, byśmy mogli lepiej poznawać i naśladować Twe życie. Obdarz łaskami tych, którzy chcą za Tobą podążać, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Otrzyj się już, łzy płaczący, ale w serca wysuńcie. Czysty w Chrystu, sam wierzący, w sercie się radujcie. Złość ma czyny, czkałość, czamu, módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę Twoją na cześć i chwałę Twojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne. Oczyść nasze dusze, abyśmy godnie uczestniczyli w sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale nieustannie
wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Jose, biskupem tego miejsca oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bądźże pozdrowiona. Thank you.
niechaj będzie pochwalony. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego. Pomnóż w nas owoce wielkanocnego sakramentu i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Na koniec pobłogosławię wszystkie dewocjonalia, różańce, figurki, obrazki, które macie ze sobą. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Twoje słowo uświęca wszystko. Prosimy Cię, ześlij obfite błogosławieństwo na te różańce, obrazki, figurki i inne przedmioty kultu, aby wszyscy ci, którzy będą ich używali z nabożeństwem i wiarą, otrzymali pomnożenie swojej wiary, a kiedyś radowali się w Twoim domu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Niech obecność Maryi przemienia nasze serce, otwiera je na słuchanie Bożego Słowa, byśmy tak jak Maryja zawsze odpowiadali Bogu na to, co On do nas mówi. Abyśmy bardziej szukali Boga niż samych siebie. Przyjmijmy więc Boże błogosławieństwo na cały dzisiejszy dzień. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości zacką złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąd do piekła. Amen. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, Ty